Cześć, witam Was z tej strony. Dedras, a w dzisiejszym filmie pomówimy o bardzo ważnej mechanice, a raczej bardzo ważnym NPC-cie, który będzie Waszym najlepszym przyjacielem nie tylko na początku ligi, ale aż nuda Was nie rozłączy: poznajcie komandera Kiraka. Zanim opowiem Wam o wszystkich benefitach tej wspaniałej postaci, chciałem zaprosić Was do subskrypcji kanału, jak również zaprosić na transmisje na Twitchu, które regularnie ruszą wraz ze startem ligi, a tymczasem. Zaczynajmy. Kiraka poznajemy w epilogu zaraz po pokonaniu kitawy w 10 akcie. Pozwólcie, że nie będę opowiadał o położeniu fabularnym Kiraka ani jego historii i skupimy się jedynie na jego mechanice. Pierwsze spotkanie tej oto postaci skutkuje otrzymaniem pierwszej oficjalnej mapy pierwszego Tieru, która rozpoczyna naszą zabawę w Map Device i zresztą w całym systemie Atlasu Map. I właśnie. Z tym musimy kojarzyć Kiraka z Atlasem i jego pomocą w rozwoju naszego Atlasu. Bo poza darmową mapką, Kirak ma kilka innych ciekawych i zresztą ważniejszych zastosowań, między innymi misję Kiraka oraz jego sklep. Zaczniemy sobie jednak od sklepu. Jak większość NPC w grze, tak również Kirak ma możliwość sprzedawania nam różnych rzeczy i tu nie zgadniecie, w większości są to mapy. W zależności na jakim etapie rozwoju atlasu jesteśmy, możemy u niego zakupić mapy na odpowiednich tierach. Na początku mapy będą miały właśnie tiery pierwsze, drugie, trzecie, z czasem wzrośnie nam to do jakichś tierów piątych, potem będziemy dostawać mapki żółte, no i czerwone, aż do tierów map 13, 15 oraz 16. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ moim zdaniem każdy powinien sobie wyrobić nawyk sprawdzania sklepu Kiraka po każdorazowym wykonaniu u niego misji. Powody są mu dwa. Po pierwsze może nam dawać mapy, których potrzebujemy do zaliczenia, co możemy sobie sprawdzić na mapę najeżdżając altem. Po drugie, kiedy jesteście na etapie robienia map T14, T16, macie również szansę na otrzymanie od niego oferty zawierającej mapy konkererowe z guardianami Shaper'a i Elder'a, albo kosztowne mapy unikalne, takie jak na przykład Destined Memory czy The Cortex. Poza mapami, Kirax sprzedaje nam również kompasy do sekstantów, dzięki którym możecie zapisywać sobie modyfikatory z sekstantów, Wyrolowane na waszych voidstonach. O voidstonach możecie posłuchać w poprzednim filmie dotyczącym Atlasu Map, który jest już dostępny na kanale. Link znajdziecie w opisie, albo po prostu zapraszam, żeby wejść sobie na kanał. Wracając jednak do Kiraka, ten sprzedaje również Orb of Unmaking w cenie dwóch Orb of Regret. I tutaj jedna mała uwaga: jeżeli nie gracie na SSF-ie. No to polecam wam sprawdzić, zanim kupicie odpowiednią ilość unmakingów u Kiraka, to zobaczcie sobie jaka jest cena tych orbów od graczy, ponieważ w tej lidze cena orbów unmaking kosztowała jeden orb of regret u graczy, zamiast dwóch u Kiraka, więc o ile wam się nie śpieszy, no to polecam jednak trochę cierpliwości i próbować najpierw zakupić odpowiednią ilość właśnie od innych graczy. Poza takimi stałymi dropami, przy okazji wyposażenia w sklepie, możemy otrzymać od Kiraka Divination Cards z nagrodami na mapy w dość atrakcyjnych cenach, najczęściej nawet bym powiedział bardzo symbolicznych. Już o tym wspomniałem, ale na wszelki wypadek to powtórzę, całe wyposażenie u Kiraka zmienia się każdorazowo po ukończeniu z powodzeniem misji właśnie u tego NPC. I teraz przejdziemy sobie do misji Kiraka. To kolejny i ważny moim zdaniem punkt mechaniki tego NPC. Misję Kiraka możemy otrzymywać za każdym razem jeśli ukończymy mapę, a także każdorazowo, każdego dnia otrzymujemy jedną dodatkową misję, bądź dwie jeżeli mamy odpowiednio rozdane drzewko atlasu. Dokładniej chodzi o tą notkę Commissioned Officer. Jeżeli chcemy sprawdzić licznik naszych misji, ile mamy tych misji, możemy sobie kliknąć Atlas Mission Ukiraka. Przez to zobaczymy ile mamy misji białych, żółtych oraz czerwonych. Kolor oczywiście odpowiada tierom lub też możemy kliknąć sobie przycisk G, aby odpalić sobie nasz Atlas Map, gdzie także mamy wypisane misje Ukiraka. Misje są to de facto darmowe mapki, co za tym idzie warto sprawdzać misje regularnie w celu wyszukiwania map. Które mogą pomóc Wam po prostu w zaliczaniu map w Atlasie. W tym celu ponownie najeżdżamy na mapę z misją, przytrzymujemy przycisk alt i sprawdzamy, czy mapa jest zaliczona, czy też nie. Warto pamiętać, że aby w pełni zaliczyć mapę, te muszą spełniać odpowiednie warunki jakościowe, które również omówiłem w odcinku związanym z Atlasem map. Także serdecznie na niego zapraszam. Tak więc, jak widzicie, tak jak zresztą wspomniałem, Kirak to wasz przyjaciel jeżeli chodzi o początek ligi. Dlatego że dzięki niemu możecie szybko, łatwo zaliczyć mapy no i po prostu rozwinąć sobie ten atlas. Bez potrzeby wymiany map z innymi graczami, czy bez potrzeby kupowania map od innych graczy. Ja chyba dosłownie kupiłem sobie tylko do Reali Machinarium jako jedyną mapę, którą potrzebowałem zaliczyć, aby zaliczyć wszystkie mapy, a całą resztę tak naprawdę robiłem z pomocą Kiraka i moich naturalnych dropów. Wróćmy jednak do misji, bo to jeszcze nie wszystko. Każda misja posiada swój cel i tutaj cele mogą być przeróżne, od ukończenia mapy, co przydarza się głównie w przypadku map unikalnych, po zabicie rogue na mapie, pokonaniu esencji, wydrupieniu kart, otworzeniu bridge'a, zabiciu harbingerów, aż do wykonywania bardziej złożonych mechanik jak ekspedycja, harvest, blight, legion i inne. Jak widzicie, głównie wymieniłem mechaniki, z którymi macie na co dzień do czynienia na zwykłych mapach. Jednak dzięki Kirakowi możecie fokusować i wymuszać pojawianie się konkretnych mechanik na mapach. Jeśli potrzebujecie Harvestu, szukacie misji z Harvestem. Jeśli parmiacie olejki, to szukacie misji z Blightem. Jeśli macie ochotę podrobić dodatkowe esencje, to szukacie sobie esencji i tak dalej, i tak dalej. Minusem takiego rozwiązania, bo muszą być jakieś minusy, jest jednak to, że po Pierwsze mamy ograniczoną ilość misji u Kiraka, choć oczywiście ta pula będzie Wam się z czasem powiększała, no ale jednak ilość tych misji jest ograniczona, ale gorszym downside'em. Bardziej bolesną rzeczą jest to, że te atlasowe misje Kiraka nie działają z drzewkiem pasywek Atlasu. Przez co, jeżeli gracie sobie na przykład Harbingery i będziecie mieli misję związaną z Harbingerami, to niestety te notki harbingerowe nie będą Wam wzmacniały, jakby, dropów na mapie od Kiraka. Co znaczy na misji od Kiraka, bo kupiona mapa jest już normalnie liczona jako mapa, ale sama misja. Niestety nie będzie korzystała z tego drzewka pasywek. Natomiast nie jesteście skazani na te misje, które otrzymacie. Jeżeli misje Wam się nie podobają, możecie je przerolować za pomocą specjalnych Scouting Raportów, dzięki czemu otrzymacie nowy zestaw misji do wykonania na każdym tierze. Natomiast o samych Scouting Raportach jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Zebrałem jeszcze dla Was takie dwie, powiedzmy, że szybkie listy, które moim zdaniem są interesującymi misjami u Kiraka. Pierwsza lista to taka lista spoko rzeczy, które nie urywają przysłowiowej ale warto się nad nimi zastanowić, jeśli są w ramach Waszych preferencji co do mechanik. Takimi mechanikami jest pokonanie harpingerów, Blight encountery, co może dać Wam olejki oraz mapy blightowe, Pojawienie się i odpalenie legionu jest całkiem fajną także misją, która daje Wam oczywiście dodatkowe emblematy, jakieś tam jeszcze inne dodatkowe rzeczy. Jeżeli robicie heist, no to może zainteresuje Was otwieranie smuggler starszy, czyli właśnie misja na otwieranie heistowych skrzynek na mapie, bo w końcu taka skrzyneczka dropi Wam kontrakty, zielone misje, blueprint oraz rogue markery, więc naprawdę spoko sprawa. Ja na pewno będę z nich korzystał. Metamorfy, jeżeli oczywiście ktoś lubi, zawsze to jest jakiś powiedzmy, że strzał karencji, a misja robi się dosyć prosto. No i to zawsze jakieś dodatkowe źródło świeżych organów. Natomiast najciekawsze, zostawiłem na koniec segmentu, w takiej mojej topce, w tej drugiej liście moich ulubionych mechanik jest Delirium Mirror, czyli po prostu lustro Delirium, Expedition, głównie ze względu na szanse na logbooki oraz karencji do masterów z ekspedycji i chyba głównie ze względu na masterów warto jest sobie odpalać Expedition moim zdaniem. Do tego mamy jeszcze Rituale, które są zawsze świetnym źródłem zarobku, a przynajmniej nie, nawet jeżeli nie od razu na mapie, to z czasem możecie sobie, wiecie, spłacać raty do przedmiotów, które po prostu... Już wcześniej znaleźliście jakieś coś fajnego, coś ciekawego, ale z rytuala zawsze coś tam można wyciągnąć, więc jest spoko. Do tego kolejną misją jest poszukiwanie staków kart, o którym zaraz wam wspomnę jeszcze jako ciekawostka. No i przynajmniej dla mnie najważniejszą mechaniką jest po prostu Harvest. Według mnie Harvest do to jest jedna z takich najfajniejszych rzeczy, ponieważ aktualnie w lidze 3.17 no nie ma za dużo sposobów na wymuszanie tego Harvestu. Co znaczy w lidze 3.18 pojawi się on w map device będzie kosztował chyba 12 chaos, jeżeli się nie mylę. Też Harvest można wymusić za pomocą sekstantów i te sekstanty chyba kosztowały po 15-20 C, więc koszt takiego czegoś, takiej zabawy jest dość drogi. No a tutaj jednak wykonują Tą misję, co prawda, nie mamy tych bonusów z, e, z drzewka Atlasu, no ale Harvest jest po prostu darmowym craftem. Więc na początku, kiedy potrzebujecie jakiegoś tam giru, czy w późniejszych etapach, kiedy chcecie już stworzyć jakiś potężny gir dla swojej postaci, no to warto jest się nad tym Harvestem gdzieś tam zastanawiać. Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie lubi craftu, nie musi. To jest moje zdanie, że Harvest jest naprawdę kozacko mechaniką, no ale wiadomo, warto jest się powiedzmy nad nią pochylić e, i o niej po prostu pamiętać, że tam możecie spotkać Harvest. Tutaj jeżeli chodzi o Harvest, jeszcze jedna taka bardzo ważna informacja, że jeżeli planujecie levelować jakiś fajniejszy już gir za pomocą Harvestu Kiraka, to znaczy z wysokim ilevelem, no to pamiętajcie, żeby szukać misji już od tieru 10. Ponieważ, o nawet się trafiła nam taka misja, Ponieważ od tieru 10 wzwyż możecie kraftować harwestem przedmioty nawet do setnego i levelu. Co prawda, jeżeli ten i e level będzie chyba za mały, to tutaj może wystąpić problem. Natomiast na tierze 9 nie możecie kraftować itemów na setnym i levelu. Od tieru 10 już jak najbardziej. Więc po prostu warto jest o tym pamiętać. Tutaj jeszcze tylko taka mała informacja dodatkowa, że normalnie krafty jakby harwestowe mają. 10 leveli różnicy między Monster Levelem Lokacji. Wracając do innej misji, do tej wcześniejszej, o której mówiłem, że też o niej jeszcze chciałbym co nieco opowiedzieć, była to mechanika, gdzie nagrodą jest zdropienie całego pełnego staku kart. I pozwólcie, że Wam chwilę o tym opowiem. O tej misji powiedział więcej Piotr Maciejczak na swoim kanale. I nie będę ukrywał, że dzięki temu filmowi ja się zorientowałem, że tam faktycznie jest napisane, że mowa jest o stakach kart. Bo wcześniej mieliśmy misję, gdzie dropiliśmy divination card, czyli po prostu pojedynczą kartę. Czyli na przykład, wiecie, poleciało nam coś takiego, najczęściej to pomijaliśmy, no i szliśmy sobie dalej. Natomiast teraz właśnie misja Ukiraka nie daje nam pojedynczej karty, tylko cały setup, cały pełny stack. Oczywiście w większości przypadków będzie to pewnie e, setup the scholar, czyli 3 karty na 40 Wisdomów. Czyli coś, co pewnie wam się nawet w filtrze nie podświetli. Może się faktycznie zdarzyć, że wykonacie misję, a nawet nie zobaczycie, co wam poleciało. Yy, takie rzeczy się zdarzają. Może wiecie, poleci wam jakaś karta na Chaos Orba. Może coś na jakiegoś śmieciowego Unika, albo Staffa Pięciel. Czyli tak jak mówię. Głównie pewnie będą to tanie karty, które za bardzo nikogo nie obchodzą, no i pewnie nawet nie zobaczycie, że je po prostu dropnęliście. Jednak może się oczywiście zdarzyć, że traficie na tę konkretną misję e, na mapie o możliwie ciekawym dropie, jak na przykład Burial Chambers czy The Tower, gdzie leci karta The Doctor i macie małą, ale jednak szansę na zdropienie całego setu kart na Headhuntera albo na Mage Blada, bo zresztą pojawiła się teraz nowa karta, więc zawsze jest ta, taka mała doza eksportu. Ekscytacji. Oczywiście jeden i drugi przypadek to przypadki skrajne, raczej mało prawdopodobne, ale warto jest sprawdzić czy mapa, która wam się trafiła nie posiada na przykład jakiejś ciekawej karty w swoim dropie. Więc jak widzicie, macie na przykład tutaj mapę Ashen Woods, na której macie szansę na zdropienie karty na Enlight na trójkę, a raczej całego zestawu kart na Enlight na trójkę. Są oczywiście inne fajne karty, jak na przykład karta na jakąś 6L, czy 6L, na przykład z jakimś konkretnym influencem, na jakieś inne drogie przedmioty. Warto jest sprawdzać, co to za mapa i najlepiej zapamiętywać, jakie mapy są ciekawe. Wśród misji Kiraka, Kirak może nam zaoferować również te mapy unikalnej. Tutaj warto wspomnieć o takiej mapie jak e, Untained Paradise, czyli mapa, której nie można dostać w formie fizycznej, jest to gigantyczna farma expa dla waszej postaci. Tu polecam sobie zebrać jakąś grupę zaufanych najlepiej osób i przebiec tą mapkę razem. Na pewno będą wam wdzięczni, no bo jeżeli jesteście na podobnym levelu co mapa, którą biegniecie, no to taki Untained Paradise da Wam pewnie z dwa levele albo coś koło tego. Więc, więc naprawdę warto jest za każdym razem, jak tylko zobaczycie tą mapę, ją robić zabić jak najwięcej potworów na tej mapie, zabić bossów, no bo po prostu jest to gigantyczna farma EXPA. W notatkach do tego odcinka mam też zapisane, że warto jest się rozglądać za mapą Dorianis Machinarium, która wcześniej była wykorzystywana do zaliczania map i wtedy kosztowała gdzieś około chyba 10 x w formie fizycznej, a przynajmniej. Na początkowych etapach ligi, natomiast w tej chwili mapa Doriani z machinarium została wyrzucona ponoć z puli map do zaliczenia. Więc nie trzeba jej już robić, żeby dostawać chyba dodatkowe punkty. Także cena tej mapy pewnie także drastycznie spadnie. Natomiast jeżeli się okaże, że jest to jakaś mapa ważna, droga czy coś, no to warto jest po prostu zwracać też na to uwagę, czy przypadkiem Doriani z machinarium Wam się gdzieś tam nie trafiło. No ogólnie ceny map mogą się trochę różnić w tej ligi widzę minimalnie, bo minimalnie, ale warto jest po prostu gdzieś tam sprawdzać, czy przypadkiem nie macie w ramach misji atlasowych czegoś drogiego, albo czegoś, co może dać Wam bardzo fajny dochód, więc tutaj trzeba być po prostu czujnym. Nie powiem wam, co to jest, bo sam aktualnie nie wiem, jako że liga jeszcze się nie rozpoczęła, ale tajemniczo. Przejdźmy dalej. Dodatkowo, tak jak również gdzieś tam wspomniałem, Kirak może zaproponować nam również Guardianów Sirusa, Eldera, Shaper'a, czy też mapy syntezisowe, w tym The Cortex i na przykład Blighted Mapki do zrobienia. Czy mapy wymuszające pojawienie się e, mechaniki Delirium, e, ale nawet niekoniecznie w takiej formie, a na przykład w takiej formie. Więc jak widzicie, różnorodność tych wszystkich misji jest naprawdę gigantyczna, więc o misjach po prostu warto jest Pamiętać i zwracać na nie szczególną uwagę. A teraz przejdziemy do kolejnego i ostatniego punktu naszego Kiraczka: Scouting. Raporty, których zresztą cały czas gdzieś tam w tle używa. Te służą, tak jak wspomniałem, do przerosowywania misji u Kiraka i ich mamy 9 rodzajów. Raporty to nie tylko świetna opcja do zaliczania map, gdzie na przykład jeśli posiadamy Explorer Scouting Report, dający nam mapy, których nie zaliczyliśmy, jeśli to jest możliwe, no to da nam mapy, których nie zaliczyliśmy, więc jak sami widzicie, spoko opcja. Albo na przykład Val Scouting Report, dający nam skoruptowane, nieunikalne mapy, co może być przydatne do zaliczenia map o tierach 11, czyli map czerwonych. Ale mamy również na przykład Singular Scouting Report, dający nam przynajmniej jedną mapę unikalną, co także pomaga nam w zaliczaniu naszych map. Natomiast są znacznie ciekawsze opcje, takie jak na przykład raporty dające nam Bridgestone, które zresztą widzieliście chwilę temu. Wymuszające pojawienie się mechaniki delirium, czyli tak jak teraz mam na przykład na ekranie, możecie sobie zobaczyć, że każda mapa ma jakąś ilość wbitego delirium na mapie. Czy na przykład moje ulubione, scouting reporty dające nam mapy z Shaper Gardenami, Elder Gardenami, Elder Slayerami, co pomaga nam po prostu szybciej pchnąć progres w walce z endgame'owymi bossami. Jeśli jest coś jeszcze w kontekście misji Kiraka, no to jak najszybciej dajcie znać w komentarzach, póki patrzę w komentarze. No albo wbijajcie do, na transmisję na żywo, gdzie te również możecie oczywiście zadawać pytania. Linki do list raportów, do filmu Piotrka Maciejczaka i innych fajnych linków, jak na przykład mój kanał na Twitch'a, macie oczywiście w opisie. Tymczasem dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś Wam to wszystko pomogło, że Kirak będzie Wam pomagał w ramach kolejnych, kolejnych lig. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!